Sponsorem programu jest KGHM Polska Miedź. Na koncert zaprasza sponsor Województwo Podlaskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Z Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku kłaniam się słuchaczom Radia Maria i widzom telewizji Trwam. Przywitali Państwa muzycy Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją maestro Zygmunta Magiery. Patronat nad koncertem objęło województwo podlaskie, a partnerem wydarzenia jest KGHM Polska Miedź. Pięknie dziękujemy Państwa brawami. Koncert, drodzy Państwo, przygotowała Fundacja Lux Veritatis we współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską. Dziękujemy bardzo serdecznie pani dyrektor profesor Violetcie Bieleckiej oraz panu Arturowi Kosickiemu, marszałkowi województwa podlaskiemu. Prosimy o brawa. Serdecznie witamy Jego Ekscelencję, księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Jego Ekscelencję, księdza biskupa Henryka Czereszkę. Pana Michała Wiśniewskiego, wiceministra obrony narodowej. Pana Krzysztofa Jurgiela, posła do Parlamentu Europejskiego. Witamy przedstawicieli duchowieństwa, kapłanów i siostry zakonne. No i oczywiście Państwa niezawodną rodzinę Radia Maryja. Jest wśród nas założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Bardzo prosimy, ojcze dyrektorze, na scenę. Czekamy na słowo pełne nadziei, które zawsze umacnia nas i daje nam energię, zwłaszcza
w tych trudnych czasach. Dziękujemy za wielki dar Radia Maryja i telewizji Trwam i za to, że jest niestrudzony misjonarz ewangelizacji. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. No cóż powiedzieć? Po tym niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, nasza matka. No, dziękujemy wam. Dziękujemy wam wszystkim. I ojciec Grzegorz tu miał być, miał mi podpowiadać ewentualnie. Na niego patrzcie. To niech ojciec się pokaże tutaj. Tak? No. No właśnie. To wtedy oklaski są. On jest okropny, nie? Cały czas. Żeby tak wszyscy byli tacy okropni, to byłoby dobrze. Tego życzę. Takiego okropieństwa. No, naprawdę ojcze, za wszystko wielkie dzięki. Zresztą wszystkim ojcom, siostrom, świeckim. Tu na ręce państwa, albo inaczej tu z Białegostoku. Dzięki wszystkim, wszystkim, którzy tworzą struktury dobra. Którzy słuchają natchnień Ducha Świętego. Idą za tymi natchnieniami. I czynią tak, jak Pan Bóg każe. A Pan Bóg każe nam, mówi nam Kościół, jak się zachowywać. Kochani, ogromne dzięki jeszcze raz wszystkim, całej rodzinie Radia Maryja. Wszędzie, w Polsce i w świecie. Wszystkim. Ogromne dzięki wszystkim Polakom. Bóg zapłać. Tu już jesteśmy któryś raz z kolei. Tak mówię, dlaczego ten Białystok? Prawda? Czy ten Białystok tak kocha? Naprawdę? Bóg zapłać. Bóg zapłać. Tu widzę, tu na pewno jest pani Wandzia, ale nie wiem w którym miejscu. Znana. Takie Wandzie właśnie. Te Wandzie, Zosie, Krysie, Wojtki, Aliny. No, Alina to jest tu, widzę. To pokazała się tutaj, ja. A Wandzia, nie wiem, gdzie jest Wandzia? Tam, tak daleko. A pani Janeczka jeszcze, pamiętacie pani Janeczkę? Choruje nam. I inni, ale panowie też. Tak to radio powstało. Kochani, gdy Radio Maryja powstało, to kazali nam nadawać na wysokich częstotliwościach. Pamiętacie, co Białystok zrobił? Ileż tysięcy odbiorników przestroił. Nie pamiętam, jak się ten pan nazywa. Ma liczną rodzinę. On sam wtedy, jak byłem tutaj, mówił, 7 tysięcy odbiorników przestroju. Takżeście pracowali. Polska przechodziła na inne częstotliwości i państwo nie robiło żadnej, ojcze, reklamy. No, ojcze, no chodzisz tu, bo ja padnę. Chodzisz, nie, ja tutaj tak stanę. Ale okropnie. Widzicie, tak to jest. No. W każdym razie państwo nic na to nie wydało pieniędzy. To rodzina Radia Maryja robiła wszystko, żeby przestroić odbiorniki, przejść z tych niskich, komunistycznych częstotliwości na wysokie. I to wy żeście robili. To wy żeście, ojciec Grzegorz nie pamięta, nie było chyba jeszcze ojca w radiu, jak, ale nawet nie wie co, ale już kiwa, że nie. W każdym razie, jak wtedy załatwiliście państwo produkcję małych odbiorników radiowych, gdzie? W Grodnie. I to jakiś oficer tych służb to robił, a tu sprzedawali po 10 czy po 15 zł. No, kto zrobił? Polacy myślą, dają sobie radę. I tak to było. Tak samo z innymi sprawami. Teraz przechodzenie na multiplex. Kto by... Czy wy słyszeliście o jakiejś wielkiej akcji? No. A na to były miliony za platformy. Niewiertniczej. Innej platformy. I nie wiem, gdzie te miliony.
W każdym razie, ale wy żeście zrobili reklamę słuchaczy Radia Maryja i tak pomagamy również Państwu, to znaczy naszej ojczyźnie. Za wszystko wielkie dzięki wam. Wielkie dzięki. Mówię, tak myślałem, jechać czy nie jechać, nie, ale mówię, muszę przyjechać i powiedzieć dziękuję. Muszę przyjechać tylko po to, żeby powiedzieć dziękuję. A drugie, niedaleko stąd, bo w Różanymstoku uczyła się u sióstr salezjanek niejaka Danusia, urodzona w Goszczewinie. Czy dobrze wymawiam? Tak czy nie? Nie wiecie? A Inka gdzie się urodziła? No, siostro. Tak, ta Inka, Danuta Siedzikówna, urodziła się blisko Narewki. Ta Narew, prawda? Blisko Narewki. Jak ona została wychowana? W jakiej rodzinie? Ojciec w pierwszej syłce na Sybir. Później dostał się do armii Andersa. Zmarł w 1943 roku w Teheranie. Matka zamordowana przez gestapo. A ona na tydzień przed śmiercią zdrajcy ojczyzny ją współpracowali w tym, żeby tacy jak ona byli likwidowani. Zdrajcy ojczyzny naszej. Ona powiedziała, napisała gryps, a w tym grypsie powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. I właśnie tutaj, w tym miejscu, na tym koncercie Kraj nad Wisłą, chcielibyśmy wszyscy, myślę, podziękować tym, którzy bronią naszej ojczyzny, którzy stoją na granicy, tym żołnierzom, tym policjantom, tej służbie granicznej. Wszystkim dziękujemy wam za to. I jesteśmy dumni, że są tacy Polacy. Jesteśmy dumni. I nie dajmy sobie wyrwać tej dumy i wdzięczności. Przed wyjazdem tutaj ojciec proboszcz, kustosz w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy dzisiaj rano mówi mi, byłem na pracy pod brzegiem nad Odrą jakiś czas temu, ileś miesięcy temu. Wyszedł do mnie człowiek po 70. Mówi, mam dwóch synów, którzy stoją tam na granicy. I mówi, i tak mi przykro, że moim dzieciom w Polsce ubliżają. I popłynęły mu łzy. A on tutaj stoją, oni tutaj stoją i bronią. Również w Radiu Maryja pracują ludzie, posługują ludzie, którzy należą do tak zwanych terytorialsów. I też mówią, jeden dzisiaj w samochodzie dowiedziałem się, Dominik. Właśnie mówi, byłem tam, jednego zatrzymałem, który chciał przejść przez granicę. Kochani, dziękujemy i brońcie Polski, a my Polacy pamiętajmy wszystkie układy. Starajmy się żyć w zgodzie ze wszystkimi, jeżeli się da, ale liczmy na siebie. Liczmy na siebie. Jest takie powiedzenie, umiesz liczyć? Licz na siebie i róbmy wszystko, żeby to, co najlepsze, zwyciężyło. Gdyby to nie było, gdyby stało się to, co zaplanowali, to ja się przeraziłem tym. Nie wiem jak wy, ale nie tylko. Może Białystok byłby jak Irpin czy Bachmut, tak? Rozumiecie, o co tu chodzi? Rozumiecie?
Tu w Białymstoku wielu przeżyło, w rodzinach macie ludzi, którzy byli na zsyłkach, którzy byli wymordowani. Ale według tamtych planów również Białystok jest po tej stronie Wisły niebezpiecznej, według planów. Dlatego wyciągnijcie wnioski. Wyciągnijmy wnioski, kochajmy Polskę. A może ktoś by pytał, na kogo głosować? Pewno, bo nieraz nas pytają. Na kogo głosować? Bardzo piękny mamy tekst i wskazówki Episkopatu Polski. Nie mam co wychodzić przed orkiestrę. I tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. Najpierw Bóg, a po Panu Bogu, jak nas uczył kardynał błogosławiony Wyszyński, najbardziej kocham Polskę i kochajmy Polskę. Kochajmy Polskę po Bogu i liczmy na siebie i tak twórzmy i róbmy wszystko, żeby tak wychowywać innych. Światłe umysły, prawe sumienia. Dobrzy dziennikarze, dobrzy politycy, dobrzy lekarze. Światli i prawe sumienia. Zapraszamy do takiej pracy. Bóg zapłać. Wybaczcie, że takie długie kazanie, ale to nie... Bóg zapłać. Jeszcze raz ogromne dzięki, a może jeszcze mocniej tym żołnierzom i tym żołnierkom na granicy. Wszyscy dziękujemy wam. Dziękujemy wam. Bóg zapłać. Niech was Bóg strzeże. Artyści chóru są wśród nas. Pięknie dziękujemy, ojcze dyrektorze. A przed państwem kraj nad Wisłą, wyśpiewany pieśnią i piosenką patriotyczną, opowiedziany wrażliwością polskich poetów, kompozytorów i ożywiony talentem znakomitych polskich artystów. Mamy nadzieję, że będzie to czas owocnej refleksji, która przyniesie radość i dumę z wiernej miłości do ojczyzny. Żeby cieszyć się szczęśliwym jutrem, trzeba naszą tożsamość i naszą historię dziś ocalić od zapomnienia. Ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listków, ile rozstaw, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków schodów książek. Oczy Twe jak piękne świece, a w sercu mam źródło pragnienia. A ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia. U Twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus. A Ty ślody, górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczy Twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
Zasypie wiatr, ból i żal. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach. Śpiewajmy pamięć o tych dniach. Nim czas odbierze mowę ptakom, kamienny krzyż zetrze w piach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Kochany, weź mnie serce, nie chcę się bać, że to, co najdroższe, stracę. Moje serce, gdyby zły czas zabrał jedno z nas. A gdy powrócisz, białe kwiata, niegodna całowania ran, śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy. Thank you.
pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi są. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. Świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz, odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zabierz ją, odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasne dni, oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj nam pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysokich traw. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew po szumu. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku, śpiewu, tłumu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasne. Oczekiwanie, świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz, odpowiedz. Tańczył z nią po dzień, to nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć sieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlaczego nie? Nie pyta więcej mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, dlaczego z inną nie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj.
dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej. Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie. Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić się. Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie. Nie ma dla mnie innych miejsc. Dlaczego jestem z nią? Nie pytaj mnie. Dlaczego z inną nie? Nie pytaj mnie. Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Część na każdą stronę. Moje ciało murem podzielone. 10 palców na lewą stronę. Drugie 10 na lewą stronę głowy. Moja ulica murem podzielona. Świeci neonami prawa strona. Lewa strona cała wygaszona za zasłony. Świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona za zasłony. Obserwuję obie strony. Moja ulica murem podzielona. Świeci neonami prawa strona, lewa strona cała wygaszona za zasłony.
dokładnie 70 lat temu, w nocy z 25 na 26 września do siedziby biskupów warszawskich przy ulicy Miodowej wtargnęli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, by aresztować księdza kardynała Wyszyńskiego. Więziono go przez 3 lata, chcąc odciąć Kościół od swojego pasterza. Dziś dziękujemy Bogu za dar błogosławionego prymasa tysiąclecia. To postać tak potrzebna współczesnej Polsce, gdzie promuje się neomarksistowski styl życia, nazywając go wolnością w imię rzekomej walki o prawa człowieka. W czasie wojny ksiądz Wyszyński niósł pomoc żołnierzom, posługując jako kapelan szpitala wojskowego. Tak wspomina tamten czas. Na warszawskim bruku zburzonego miasta, zamienionego w popioły i zgliszcza, pozostał Chrystus. Obalony wprawdzie, niemocny, leżący na swym krzyżu, ale dłonią wskazuje niebo, aby Warszawa nie przestała wierzyć, iż może się odrodzić. Jednego tylko potrzeba. Sursum corda, w górę serca, w krzyżu zwycięstwo. Cieszmy się darem wolności, szczególnie na tej ziemi, gdy właśnie tu doceniamy tych, którzy strzegą naszych granic. Zawsze będziemy bronić ich honoru i dobrego imienia, bo przecież to nasza jest ojczyzna. Fali i śnieg chowali na leśnej łące, głosy dziecięce, matczyne ręce wpisane w słońce. To jest nasz wspólny jasny dom, barwa nadziei, światło drogi, codziennie w słońcu jasny krok dziecięcych marzeń, jasny promień. To jest nasz wspólny, jasny dom, kołyska słowa i dzieciństwa. To jest nasz wspólny, jasny dom, to nasza jest ojczyzna. Wioski i miasta, gwiazda nad każdą drogą, marzenia senne, pierwsze, najszczersze wyznania słowem. Kwiaty przed domem, głosy znajome na ojcowiźnie, przyjaźń i miłość, siewy i żniwo, wszystko ojczyźnie. To jest nasz wspólny, jasny dom, barwa nadziei, światło drogi, codziennie w słońcu jasny krok dziecięcych marzeń, jasny promień. To jest nasz wspólny, jasny dom, kołyska słowa i dzieciństwa. To jest nasz wspólny,
to nasza jest ojczyzna. Gdy zapłonął nagle świat bezdroża myśli przez śpiący las, równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Lepszy dzień, spokojną
błagamy Cię, Panie. Ojczyzno, co się z Tobą stało? Czy chcesz, aby bolało? Polsko, czy już zapomniałaś? Polsko, kiedy płakałaś? Od ludzi złych zachowaj nas, Panie. Od krzywdy dziecka, od płaczu matki, od krwi przelanej zachowaj nas, Panie. Jakże płonie wspaniale, wielki las masztów, las minaretów, szumcie czajki, szumcie fale, o kozak pane. Z
czarne morze, gdzie się czajki kąpią w pianach, palmy, zamki na Bosforze, jak uczciny na limanach. Lecz jakże płonie wspaniale, wielki los masztów, las minaretów, szumcie czajki, szumcie fale, o kozak palem błękitnej fali. Bo
nasza ojczyzna nigdy nie podniosłaby się z żadnej niewoli i klęski, gdyby nie ona. Przychodzi zawsze z pomocą i odchodzi jako ostatnia. Dzięki wierze nie umiera nigdy. To nadzieja. A nadzieja to ogień, który chce płonąć nawet wtedy, gdy jest gaszony. To nieodparte dążenie, by odnajdywać sens w bezsensie. I dobra rada dla wszystkich. Pożyczaj tylko od pesymistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz. Ci, którzy żyją miłością, widzą głębiej. Ci, którzy żyją wiarą, widzą pełniej. Ci, którzy żyją wiarą, miłością i nadzieją, widzą wszystko w innym świetle. Drodzy Państwo, po prostu nigdy nie traćmy nadziei, wierząc, że jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Pętek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnąc dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić, ten święty prawo ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj. Umieli rzucić swój życia los za ojców groby, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, zwycięskie chwały nadejdą dni. Chodzi rano w zboże, zginąć harde karki z trudem. Patrz, jak schyla się nad pracą, jak pokornie klęski znosi i nie pyta, po co, za co. Czasem o coś cię poprosi. Czasem o coś cię poprosi. Ujmij trochę łaski nieba, daj spokoju w zamian chleba. Innym udziel
swej miłości dał sprawiedliwości. Cud się, Chryste, Panie, w chmurze, widząc, jak się naród bawi, znowu chciałby być przed murzem i w pogańskiej krwi się pławić. Dymią kuźnie i warsztaty, lecz nie pracą, a skargami, że nie taka jak przed laty łaska Twoja nad chówcami. Siły korzą Ci nieczyste, daj nam wsławić się. Chryste, Kalwin Litwin nam ubliża, dźwignie ma ciężar krzyża. Załam ręce, Matko Boska, upadają obyczaje, nie pomogła modłą chłosta, młodzież sztangi ciała staje, w nędzy ksi się krew gorąca. Bez sumienia, bez oddechu, po czym z własnych trzemin strząsa niedojrzały owoc grzechu. Co zbawienie nam w piekło, byle życie nie uciekło. Jeszcze będzie czas. Się gniewem wszyscy święci, handel lud zalewa Boży, obcy kupcy i klienci złote bawią kobroże. Liczy chciwy Żyd i Niemiec, dziś po ile polska czystość kupi duszę, kupi ziemię i zostawi posilisko. Ochota, wola, różaną po schodkach w dół. Dziewczęta spod parasola, żołnierski włożyły strój. Błękitna chustka, marzenie, w koszyku granaty dwa. I zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyna z granatem w ręce, dziewczyna w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni, dziewczyno kochana, do broni, chłopaku mój. Niech wolna będzie Warszawa, do broni, o wolność na bój. Powstańcy,
na Starówce, tam poczta broni się. List pisze sanitarnuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem dłonie słowa jakiegoś strzęp. On z batalionu Zośka, a ona, któż to wie? Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni i walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Niech wolna będzie Warszawa, do broni po wolność na bój. Rozrywa granat i z błyskawiczy strzał. Warszawa jeszcze się broni, wyśniła dwie Filipinki. Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, Warszawa, do broni po wolność na Piosenka w czasie wojny była odreagowaniem rzeczywistości lub przeciwnie, opisywała ją. Te pieśni upamiętniały bitwy, zagrzewały do walki, często zastępowały broń z mocnym ładunkiem prawdy i emocji, bo te utwory powstawały zawsze z potrzeby serca. Proste, czasem wzruszające, ale zawsze poruszające. To właśnie ten patriotyczny repertuar jest najlepszą lekcją historii. Żaden wykład czy opowiadanie nie przekażą i nie utrwalą tak barwnie trudnych i pięknych chwil. Drodzy Państwo, dlatego zapraszamy teraz cały czcigodny nasz teatr do wspólnego śpiewania. Mam nadzieję też, że słuchacze i widzowie całymi rodzinami przyłączą się do artystów i publiczności. Wiązanka popularnych piosenek patriotycznych. Śpiewajmy pełnym sercem, a przed Państwem najmłodsi artyści, chór dziecięco-młodzieżowy Opery i Filharmonii Podlaskiej. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Thank you.
wyglądaj za mną oknem, gle utonie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać, dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Każda, każdy dom.
Taką mamy młodzież i jesteśmy dumni, ale też i spokojni o losy Polski. A ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości, mówił prezydent Kennedy. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki, przemocy. Spraw Boże, niech ustanie wojna, bo to ona zagraża Twoim stworzeniom na ziemi, na niebie i w morzu, modlił się święty Jan Paweł II. Ojców naszych, ziemio święta, ziemio wielkich cnót i czynów, Tyś na wskroś jest przesiąknięta krwią ofiarną Twoich synów. I nie darmo Twoje rano, opuścizno przodków droga, ziemią świętą Ciebie zwano, boś najbliżej stała Boga. Niech ta ziemia Wam ozdobą i relikwią świętą będzie, niechaj proch ten z Waszych progów wciąż Wam świadczy przed oczyma. Jak nad Boga nie ma bogów, nad tę ziemię świętszej nie ma. Blaskiem nieba namaszczeni, Polska, my niezwyciężeni. Teraz chlubą
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę, w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. Ojczyzna ma, to ojczyzna ma. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia plac, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni. Pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna ma, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości z tej nauki naród się zamieni w bezimienny kraj. Ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna ma, dziś ojczyzna twa.
ciemno, więc niewiele już widziałam i pamiętam też niewiele. Było ciemno, wiem, że z pochylną głową stałam, tak jak stoi się w kościele. A więc stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Podejdź bliżej. Więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. I już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna to niczemu nie zaradzi. Więc podeszłam, posłuchałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, bo głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był, ten by zaraz mnie zapytał, czy mój światopogląd celny. Więc to nie był wróg na pewno, bo nad głową tuż nade mną usłyszałam ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Że w tym momencie żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą. Ty to masz szczęście, twój kraj szczęśliwy. Więc nie mogłam stwierdzić komu pomyliły się epoki bądź stulecia. Było ciemno, może to Mickiewicz jakiś, bo tak zgrabnie romantycznie wiarę krzesał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochany dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś pudrze łza, gdzie z tego spada i groby przecieka. Ktoś tu jeszcze może czekać. Teraz wymogi na rybiny, filozofia od rybiny. Więc czyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Było ciemno, sama nie wiem jak do domu, wprost doszłam i do siebie. Było ciemno, a ja czułam się jak w niebie. I dlaczego, nie wiem, nie wiem. Z pochyloną głową stałam, jeszcze ja nie zwariowałam. Dziecko powtarzałam na głos, na głos, na głos. Ja.
Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już. Brak mi listów twych, ciepła twoim słów. Rzuć między wolnością. Nawet moja
Boże, nie pozwolę, nie pozwolę na tym pić. Między nami stoją mury, jak do celu razem iść. Solidarny drogą kroczę, tyś systemu przyjął. Zrzućmy z myśli swe kajdany, jak na strzeże anioł stróż. Mają błędy swej naturze. Idźmy dalej, miłość wzdłuż. Nawet góry poruszę, byle się starczyło mi, choć celują kartę, że nie pozwolę. Drodzy Państwo, dobiega końca ta, mam nadzieję, wyjątkowa muzyczna podróż, ukazując czas, kiedy piosenka patriotyczna dawała rozkaz sercu i prowadziła do zwycięstwa, czasem w zamian żądając wiele. O kraju nad Wisłą opowiedzieli artyści opery i filharmonii podlaskiej oraz wokaliści i instrumentaliści polskich scen muzycznych. Patronat nad koncertem objęło województwo podlaskie, a partnerem wydarzenia jest KGHM Polska Miedź. Koncert przygotowała Fundacja Lux Veritatis we współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską. Pięknie się kłaniamy, dziękujemy pani dyrektor, profesor Wiolecie Bieleckiej oraz panu Arturowi Kosickiemu, marszałkowi województwa podlaskiego. Bardzo się cieszymy, że jest wśród nas pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis. A teraz zapraszamy na scenę panią Agatę Puchalską, dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, która zabierze głos w imieniu pana Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przewielebny Ojcze Dyrektorze, Szanowni Państwo, z najgłębszą dumą i wzruszeniem pragnę wyrazić moje serdeczne podziękowania za Państwa obecność na tym wyjątkowym koncercie patriotycznym Kraj nad Wisłą. To wspaniała inicjatywa, która promuje wartości patriotyczne oraz jednoczy naszą społeczność poprzez muzykę i kulturę. Chociaż osobiście nie mogę uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu, to w duchu jestem obecny wśród Was wszystkich. Wierzę, że nasza dusza patriotyczna łączy nas nie tylko w tej chwili, ale będzie inspiracją do przyszłych spotkań, do kolejnych koncertów hołdujących naszej historii i wartościom. Niech ta ojczysta melodia rozbrzmiewa z mocą, która kruszy granice i łączy serca wszystkich obywateli. Wielki polski hierarcha, kardynał Stefan Wyszyński, pozostawił nam niezatarte słowa, które dzisiaj nabierają jeszcze większego znaczenia. Dla nas, po Bogu, najważniejsza miłość to Polska. Musimy, po Bogu, dochować wierności przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłości wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Te przenikliwe słowa stanowią fundament naszego dążenia do zachowania tożsamości narodowej, kulturowej i ducha patriotycznego. Dziś, w tej uroczystej chwili, składamy hołd tym, którzy w historii naszego kraju walczyli o wolność i niepodległość i godność. To oni ukochali Polskę najbardziej, oddając serce i życie dla jej dobra. Ich ofiara stała się naszym dziedzictwem, które musimy szczególnie pielęgnować i chronić. Dlatego też z ogromnym szacunkiem dla naszej ojczyzny zachęcam Państwa do wspólnego celebrowania tej patriotycznej muzyki, która oddaje hołd naszym przodkom i inspiruje nas do kultywowania wartości, na których oparta jest nasza duma narodowa. Niech miłość do Polski będzie naszym niezłomnym przewodnikiem, a wierność jej ideałom niech będzie naszym świętym zobowiązaniem. Ostatnie tygodnie przed zbliżającymi się wyborami będą decydujące dla naszej przyszłości. To, co teraz uczynimy, będzie kształtować losy naszej ojczyzny. Dziś, gdy opozycja bezlitośnie atakuje katolicką stację Radia Maryja, przywołujemy pamięć haniebnych ataków na naszego ukochanego papieża Jana Pawła II. Jesteśmy zjednoczeni w przekonaniu, że należy bronić każdego centymetra naszej ziemi, każdej wartości, której fundamentem jest duma narodowa i wiara. Nie zapomnijmy o Podlasiu, które jest dla nas szczególnie ważne. Nieprzypadkowo kandyduję w wyborach z tego okręgu, ponieważ wiem, że tutaj, wśród Państwa, znajduje się serce Polski. Stawiamy na zrównoważony rozwój i nie godzimy się na dzielenie Polski na Polskę A i B, czy pomijanie mniejszych ośrodków. Naszą misją, zarówno moją, jak i całego rządu Zjednoczonej Prawicy, jest zapewnienie bezpieczeństwa militarnego naszego kraju. Dlatego inwestujemy w siły zbrojne i rozwijamy naszą obronność. Pragnę zapewnić,
że nigdy ani na milimetr nie ustąpimy z obrony polskiej suwerenności, niezależnie kto by jej zagrażał i jakimi metodami chciał ją nam odebrać. Polacy mają wspaniałą, dumną historię. Wiele pokoleń walczyło o to, aby Polska mogła być krajem niepodległym, byśmy my, Polacy, mogli sami decydować o sobie. To jest ogromna wartość. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi, wspartemu niezachwianą miłością do ojczyzny, przetrwamy próby czasu. Jesteśmy jednym narodem, silnym i nieugiętym. Razem jesteśmy Polską. Niech ten koncert będzie symbolem naszej jedności i determinacji. Serdecznie dziękuję ojcu dyrektorowi, organizatorom dzisiejszego koncertu oraz całej społeczności Radia Maryja. Z wyrazami szacunku Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor, dziękujemy panu ministrowi i zapraszamy jeszcze bardzo serdecznie na scenę pana Michała Wiśniewskiego, wiceministra obrony narodowej. Warto podkreślić, że pan minister jest wychowankiem świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Szanowni Państwo, dużo nas dziś. Dlatego mam prośbę, żebyśmy teraz wszyscy powstali i podziękowali gromkimi brawami dla ojca dyrektora za ten przepiękny wieczór. I za te wzruszające chwile. Szanowni Państwo, również na co dzień pracuję z żołnierzami. I chciałbym w ich imieniu bardzo serdecznie Państwu podziękować za to, że staliście i stoicie murem za polskim mundurem. Za to, że nie poddaliście się tej haniebnej propagandzie. Za to, że żołnierze mogą czuć wasze wsparcie, waszą miłość do polskiego munduru. Szanowni Państwo, dzięki zdecydowanym decyzjom ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka dziś tu na Podlasiu jest 10 tysięcy żołnierzy. To tu odtwarzamy zlikwidowane jednostki wojskowe i to tu tworzymy nowe jednostki wojskowe po to, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Sam jestem mieszkańcem województwa podlaskiego. Pochodzę z Augustowa. Jestem wychowany na historii obławy augustowskiej. I ta praca, którą jest wykonywana przez ministra Mariusza Błaszczaka, przez całe kierownictwo, jest po to, żeby nigdy taka obława się nie powtórzyła. Szanowni Państwo, jeszcze raz chciałbym wam podziękować za to, że stoicie za polskim mundurem, ale w szczególności teraz chciałbym się zwrócić do wszystkich matek. Tu na tej sali jest moja mama. Tam przed szklanym ekranem jest moja żona, młoda mama. I tu przede mną również są matki. Wszystkim mamom
tu z tego miejsca chcę podziękować za to, że to wy pierwsze nauczyłyście nas pacierza i miłości do ojczyzny, bo to dzięki wam ci młodzi ludzie wstępują do wojska i dzięki nim dziś możemy wysłuchać tego koncertu w bezpiecznej filharmonii, w bezpiecznym Białymstoku, w bezpiecznym województwie podlaskim, w bezpiecznej Polsce. Jeszcze raz serdecznie dziękuję ojcom i wam za to, że stoicie murem za polskim mundurem. To wielka rzecz, a oni to czują. Dziękuję. Dziękujemy pięknie, panie ministrze. Jest z nami również pan minister Jarosław Zieliński. Bardzo się cieszymy, bardzo nam miło. A także przedstawiciele samorządu i parlamentu. Raz jeszcze dziękujemy za obecność. I oczywiście bardzo serdecznie prosimy na scenę założyciela i dyrektora Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Bardzo prosimy. Bardzo, bardzo dziękuję. To panu bardzo dziękujemy. Pan jest tym głównym organizatorem. Całą pracę z tymi ludźmi dzielnymi. Z tymi dzielnymi ludźmi, których widzimy i których nie widzimy, ale dzięki którym nas widzą, czy was widzą. Ogromna praca. A skąd pan przyjechał? Ze Śląska. A pan skąd? Tutaj pan mieszka. Ale przede wszystkim, ojcze dyrektorze, fundacja... A pan skąd? A ja z Krakowa, jak ojcze dyrektorze. No właśnie. Ale przede wszystkim fundacja Lux Veritatis. Ale przede wszystkim państwo poznaliście człowieka, który prowadzi no już jakiś czas audycję jaką? Kto wie? No? Widać, że nie słuchacie Radia Maryja. Też ładna historia. Słuchają państwo, wymienili państwo. Dziękuję, ojcze dyrektorze. Ja wiem, że mówią, ale tak może nie jednym głosem, bo nikt nie zadyrygował. Ale myślę, że tutaj za ten koncert słowa uznania ojcze nie mnie. Z operetką. A Karolowi Smulskiemu, wiernemu pracownikowi telewizji. No i ojcu Grzegorzowi. I ojcu Grzegorzowi. Oni na mnie zrzucają wszystko, a ja nic nie robiłem. Naprawdę, ja cały czas spałem. Tak, prawda ojcze? Chodź, że ojcze, niech ojca widzą, bo ojca kochają. Gdzie ja to mam stać? On tu wyznaczył, gdzie trzeba stać, ale... A, tak nawet wyznaczyli, gdzie stać. To jest tak. Panie Lechu, tak, bardzo jeszcze raz dziękujemy wszystkim artystom. Mamy wspaniałych ludzi w Polsce, prawda? Piękna jest Polska. A wiecie, kto mnie tutaj tak jakoś do tego Podlasia bardzo przyciągnął? To ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Pozdrawiam go serdecznie. Biskupów tutejszych. To tutaj pokazał mi Puszczę Białowieską zniszczoną, 60 tysięcy hektarów. Jak zobaczyłem, to się płakać chciało. Widziałem leśników, którym łzy kapały. Łzy szły z oczu. To o tym Podlasiu, o tym pięknym Podlasiu niejednokrotnie mówił mi i mówi wielki przyjaciel, ksiądz prałat Zbigniew Kanclerz, diecezji drohiczyńskiej. Bóg zapłać, księże prałacie. I ksiądz Tomasz, zresztą doktor, duszpasterz leśników. Wiem, że ma być Hubertus, prawda, już niedługo. Nie wiem, gdzie ten ksiądz jest. Gdzieś jest, ale z leśnikami. Księże doktorze, wielkie dzięki za to. Wielkie dzięki za to, za również zawiezienie nas na granicę, tam do tej zapory, do tych ludzi z księdzem biskupem Antonim Pacyfikiem, a później
do miejsca urodzin Inki. Zachowała się jak trzeba. Stąd mówimy do wszystkich Polaków. Zachowajmy się jak trzeba zawsze. Tyle żeśmy usłyszeli dzisiaj. Ojcze, ja chyba za wszystko ogromne dzięki, ale prosimy bardzo księży biskupów. Księdza biskupa, który jest tutaj z Białegostoku, on nam przybliża szczególnie księdza Sopoćkę, Boże Miłosierdzie, i księdza biskupa z archidiecezji, księdza biskupa Tadeusza, którego też znacie z Radia Maryja, z telewizji Trwam. Bóg zapłać. I jeszcze jedno. W czasie koncertu dowiedziałem się, że odszedł do Pana ksiądz arcybiskup senior Stanisław Szymecki. Oddaję mikrofon. Prosimy o błogosławieństwo, o modlitwę. Jaka to już biskupom nie będę mówił? Przecież to biskupi nam mają mówić. Co jeszcze? Komu jeszcze nie podziękowaliśmy? Telewizji Trwam. Oni, zobaczcie, jak ciężko pracują, ci młodzi ludzie. Radio Maryja. I tym, którzy wszystko robią, żeby te media istniały. I jeszcze raz panu ministrowi Zielińskiemu nie powiedzieli na początku, a to bardzo porządny człowiek. Bardzo porządny. Nieraz pokazał nam, że to... No i wiecie, przecież macie tu dobrych kandydatów. Do czego to wiecie? No. Nie do gotowania, tylko przygotowanie jeszcze wylepszej Polski. Czy mam chyba temu biskupowi stąd czy stąd? To niech się... No to nie wiem, proszę brać. Drogi ojcze dyrektorze, drodzy ojcowie, ekscelencjo księże biskupie, szanowni drodzy państwo, według tytułów wiegodności. Z księdzem biskupem Henrykiem bardzo chcieliśmy być dzisiaj na tym koncercie. Ale wczoraj i dzisiaj do godziny pierwszej, byliśmy na Litwie, na Żmudzi, w Telszach. Tam rano sprawowaliśmy Najświętszą Eucharystię w katedrze, w której został chrzczony pierwszy polski prezydent. Tę Najświętszą Ofiarę Eucharystii, licząc na to, że będę, kochani, pośród was, sprawowałem w intencji was wszystkich tutaj zgromadzonych. I tutaj w Białymstoku, ale także zgromadzonych wszystkich przed telewizorami Telewizji Trwam i słuchaczami, i w intencji słuchaczy Radia Maryja. Kochani, ojczyzna jest matką, którą trzeba kochać. Ojczyzna jest matką, którą trzeba kochać. Dziękuję z całego serca organizatorom tegoż koncertu. Dziękuję z całego serca wykonawcom. Dziękuję z całego serca wam, kochani, którzy tak bardzo kochacie naszą umiłowaną ojczyznę. Ale najserdeczniej dziękuję wszystkim tym, którzy od wielu już lat uczą nas pięknej miłości naszej ojczyzny. Mam tutaj na myśli i ojca dyrektora, i wszystkich ojców, i całe toruńskie dzieło. Dziękujemy wam, kochani, z całego serca. Ojczyzna jest matką, którą mamy kochać. Biskup Tadeusz wszystko powiedział, tyle ciepłych, dobrych słów usłyszeliśmy. Czujemy tę podniosłą atmosferę, czujemy też radość w naszych sercach, że mogliśmy się w ten sposób spotkać i dzisiaj Bogu dziękować za to, kim jesteśmy, jako najpierw ci, którzy od Boga wyszliśmy, a dalej ci, którzy jesteśmy też związani z naszym pięknym krajem, naszą ojczyzną. Za to dziękowaliśmy sobie nawzajem i też myślę, że gdzieś w naszych sercach, również w przeżyciach tych, które tutaj nam przygotowali artyści, też wpłynęła ta wdzięczność Bogu, wdzięczność sobie nawzajem, wdzięczność tym, którzy też są z nami, nas strzegą. To, co gdzieś tutaj zostało wypowiedziane i co, myślę, wszystkim nas jest ważne i drogie. Także
również dołączam się do tych podziękowań ojcu dyrektorowi, wszystkim, którzy przygotowali ten koncert, naszym artystom, żeby nie powtarzać, nam wszystkim tak pięknie uczestniczącym w tym wspaniałym spotkaniu. Kochani, zanim udzielimy błogosławieństwa wszystkim tutaj zgromadzonym i naszej umiłowanej ojczyźnie, pamiętajmy o świętej pamięci księdzu arcybiskupie, prosząc wszechmogącego Boga o łaskę zbawienia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Kochani, wam wszystkim tutaj zgromadzonym, całej naszej umiłowanej ojczyźnie, niech obficie błogosławi Bóg Wszechmogący. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, i pamiętajmy, nieważne złoto ani zaszczyty, niestraszne trudy, nie bolą rany. Miłość do Polski, herb znakomity. Dla niej przetrwali, dla niej wygrali. Niech pozostaną w nas słowa pieśni zatytułowanej przed 11 listopada, specjalnie napisanej na dzisiejszy koncert przez Magdalenę Srokę i Macieja Niecia, naszego wspaniałego kierownika muzycznego i autora opracowań orkiestrowych. Wielkie brawa. Żegnamy Państwa i pozdrawiamy gorąco z pięknego Podlasia, gdzie wszyscy wiedzą i pamiętają, że nasza granica jest zawsze biało-czerwona. Kłaniam się słuchaczom Radia Maria, widzom telewizji Trwam, Państwu Łukasz Lech. Do zobaczenia. Zapomnianych. Drogi, życzę, byś był zdrów. Wiem, nim znikniesz stąd, zanim znajdziesz kąt. Znów zadzwonisz, nie zatęsknisz, powiesz, czym jest trud. Może powiesz swoje kredo, na czym stoi sprawy sedno. Komu bije dzwon, gdzie najbliższy tron? Komu bliżej do miłości i do zwierzeń sens bliskości. Kiedyś śmiało się tu, polska sprawa to nasz dół. Wspomnień raźny kształt, braci co nas chwał. I na szaniec wydeptane łzawe miny karabinów polskich strzał. Może ty, a może ja, na czym stoi podły świat? Komu triumf, a kto drań? Już historia trwa. Może zmniejszą nasze credo, na czym stoi sprawy ze mną? Komu cenię dzwon, gdzie najbliższy flot? Bliżej do miłości i do zwierzeń, serc bliskości.
Sponsorem programu był KGHM Polska Miedź. Na koncert zaprosił sponsor Województwo Podlaskie.